Przyjście do Top Model tak naprawdę było spełnieniem moich marzeń, bo jestem z małej miejscowości i tutaj nie mam za bardzo perspektyw, więc zawsze starałam się dać z siebie wszystko na zadaniach i mam nadzieję, że jurorzy to docenią. To zobaczmy video. Zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia, w twojej urodzie, a na tym filmie cię nie poznałam. Brakuje mi ciebie na tym filmie. Ja właśnie widzę kobietę, bo ty na co dzień wyglądasz taka angelic face, ale dzisiaj i nawet na pokazie wyszłaś inaczej. Naszym wehikułem czasu będą wasze TikToki. TikTok? TikToki. Ale to miało być Top Model. Ja zrobię wszystko, no nie wiem, skoczę ze spadochronu, na głęboką wodę, węże, nie wiem, robaki wsadzę do ust, tylko kurde... Nie TikTok. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj przeanalizuję 9. sezon programu Top Model, zostań... No właśnie, kim? Modelem, czy może jednak influencerem? Postanowiłam, że ten odcinek nagram w takiej formie, ponieważ chciałabym troszkę na poważniej podejść do tematu złotego biletu, faworyzowania uczestników, sabotażu produkcji i wielu, wielu innych. A no i ostrzegam, ten film będzie zawierał spoilery. Ogólnie nakręciłam już 2 odcinki komentujące castingi, w których wystąpiła Joanna Kuropatwa czy Ania Rudzik. Wiecie, ja po prostu znam takie osobistości. Więc jak ktoś jest ciekawy, to oczywiście odsyłam do tych filmików, one znajdują się gdzieś tutaj. Wtedy też mówiłam, że zamierzam nagrać podsumowanie całego sezonu przed finałem i no to jest właśnie ten film. Ale żeby już nie przedłużać, to zacznijmy po prostu od początku, czyli castingu. Nie zamierzam komentować każdego z uczestników, bo już to w sumie robiłam w poprzednich odcinkach, ale chciałabym się skupić na srebrnym i złotym bilecie. Srebrny bilet w skrócie polegał na tym, że jurorzy oraz Michał Pieruk wybrali sobie po jednym z kandydatów i internauci wybierali, który z tych kandydatów trafi od razu na bootcamp, czyli ominie ten etap castingów. No i była ich piątka, wygrał Dominik Berezański, a reszta... A reszta nic. Reszta nawet nie pojawiła się na castingu i trochę mnie to zaskoczyło i zaczęłam się zastanawiać w sumie dlaczego. Skoro oni byli już typowani do etapu bootcampu, to dlaczego w ogóle nie pojawili się na castingu? I napisałam do tych osób i dostałam odpowiedź, że przegrana od razu eliminowała ich z castingów przed jurorami. Usłyszeli tak naprawdę jedynie, że... Ale nie zmieniajcie numerów, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy mogą się wydarzyć różne rzeczy. Na ten moment my się musimy pożegnać. I to jest dla mnie słabe, że najpierw dają im nadzieję na bootcamp, a potem nawet nie pozwalają wziąć udział w castingu. Co do złotego biletu, który otrzymała Weronika, to uważam ją za bardzo ładną dziewczynę, ale no, subiektywnie ja bym tego biletu jej nie dała. Wolałabym postawić na jakiś mocniejszy charakter, który od razu na wejściu mnie do siebie przekona. Dla mnie była zbyt niepewna siebie, przez co ten bilet stał się dla niej takim ciężarem, który zamiast motywować, to ją przytłaczał. No i taki przeciętny widz oglądając Top Model może sobie pomyśleć: Jezu, jaki ten program jest cudowny, dał szansę takiej nieśmiałej dziewczynie, a ona rozkwitła jak motyl. Rozkwitła jak motyl? Tak się mówi? Przemieniła się w motyla, o to mi chodziło. Tylko czy Weronika radziła sobie aż tak źle, jak słyszała od jurorów? Ale do zadań i złotego biletu jeszcze wrócimy. Co do wyboru finałowej czternastki, to tutaj większych zaskoczeń chyba nie było, może poza Krzysztofem Kaletką, gdzie chyba sporo osób spodziewało się, że przejdzie dalej, ale jak to się mówi, do 3 razy sztuka. To jest też taki etap, że my często nie zdążyliśmy się jeszcze zżyć z danymi uczestnikami, bo im po prostu poświęcili mało czasu, bo jest ich strasznie dużo. No chyba, że obczajemy kogoś na Instagramie, bo jest cholernie przystojny. Nie no, nikt tak oczywiście nie robi, to było tylko tak rzuciłam. Ja? Ja miałabym obczaić uczestników Top Model? A w życiu? Dostałam na moim Instagramie, zapraszam na Instagrama, Dramcia Podłoga Official, pytanie, co sądzę o metamorfozach uczestników. No oczywiście najbardziej zmienił się Dominik. Nie no, tak poważnie, no to ogólnie za dużo nie poszaleli. Oczywiście musiała być biała głowa wśród mężczyzn. Tym razem padło na Mikołaja i na początku mi się to nie do końca podobało, ale jak już trochę mu odrosły włosy i nie jest tak obcięte od garnka, to myślę, że wygląda całkiem spoko. Podoba mi się też metamorfoza Mai oraz Karoliny Płockiej. Według mnie wyglądają dużo lepiej. A z metamorfoz, które mi się nie podobają, to najgorsza jest według mnie ta, którą zrobili Dominikowi Berezańskiemu. Wygląda jak połączenie fana Justina Biebera z 2010 roku z Dawidem Kwiatkowskim. A
A jak wiemy, król jest tylko jeden i jest to Krzysztof Krawczyk. Nie zamierzam omawiać wszystkich odcinków po kolei, po prostu zebrałam to wszystko w kupę i powiem wam, co o tym myślę. Możecie oczywiście się ze mną nie zgadzać. Na początku muszę wspomnieć o różnych absurdalnych zadaniach, które według mnie były tam wciśnięte na siłę, były dziwne albo po prostu były reklamą aplikacji. W jednym z pierwszych odcinków uczestnicy mieli za zadanie nagrać TikToki nawiązujące do różnych epok. I powiem wam, że ja w tym zadaniu byłabym totalnie Mają, która siedziałaby z boku i narzekała: ja pierdolę, przecież ja przyszłam do Top Model, czemu ja mam nagrywać TikToki? I dlatego bardzo dobrze rozumiem osoby, które nie były zadowolone z tego zadania i jednocześnie mega szanuję i podziwiam tych, którzy pomimo takiego problemu, jak ja bym pewnie miała, byli w stanie po prostu odrzucić to na bok i zrobić to zadanie najlepiej jak potrafili. Myślę, że tych TikToków nie ma sensu oceniać, a samo zadanie bardziej przypominało bal przebierańców w podstawówce. Swoją drogą, czemu zostawiliście Olę Nowak w tym nagraniu? To brzmi źle. Myślę, że tutaj pasuje stwierdzenie, że to było zadanie dla influencerów, a nie dla modeli, chociaż oczywiście jedno z drugim się nie wyklucza. No i udział Oli Nowak. Ola Nowak? Piękna dziewczyna to jest. Chyba też pokazał, jakiego typu jest to zadanie. Ale tutaj się będzie działo dzisiaj. Z innych przykładów, w jednym z późniejszych odcinków uczestnicy musieli się wcielić w zagrożone gatunki zwierząt i ta sesja była bardzo dziwna. Taką zrobić? I nie bójmy się. O, super, tak. To jest serio bardzo prymitywne. Miałam wrażenie, że ona bardziej ośmiesza uczestników, niż tak naprawdę ukazuje problem. W mojej głowie po prostu utkwił ten widok Weroniki i Karoliny, które udawały foki. To jest chyba najdziwniejsza sesja, jaka była w Top Model? Z zadań, które niewiele, żeby nie powiedzieć nic, nie wniosły, były te, które uczestnicy robili sobie zamiennie. No bo co z tego, że super pozujesz, jak ta druga osoba nie potrafi ci zrobić zdjęcia? I oczywiście można się tutaj doszukiwać, że o, to na pewno było specjalnie, ale w rzeczy samej to ci ludzie przyszli zostać modelami, a nie fotografami. Jak dla mnie takie zadania są zwyczajną zapchaj dziurą, bo tych zdjęć nawet nie wrzucisz do portfolio? Może co najwyżej na Instagrama? I tutaj znowu bardziej pasuje określenie zostań influencerem, a nie zostań modelem. Nie wiem jak was, ale moją uwagę zwróciły pewne szczegóły, które wpływały na to, czy ktoś miał łatwiej czy trudniej podczas zadania. Na przykład było zadanie, w którym mieli reklamować buty i w jednej grupie Karolina Kuczyńska dostała deskorolkę oraz wysokie szpilki, a w drugiej grupie Weronika dostała dużo łatwiejsze i wygodniejsze buty. Kolejny przykład to wybieg na wodzie. Nawet zawodowa modelka powiedziała, że oni myślą, że to tylko buty na obcasie i trudne kreacje. O matko. Robiłaś taki pokaz kiedyś? Wiesz co, na wodzie nigdy nie robiłam. Trochę to wygląda strasznie. A oni dają Dominikowi najwyższe szpilki, tak jakby chcieli, żeby się wywalił. Oj, Dominik ma wyższe chyba obcasy. Ma tak. Wyższe obcasy od dziewczyn. Tak, trochę niepewnie idzie też w tym. Świetnie wygląda, super. Trudno obcasy. Ekstra! Tak? Nie no, super zabawa TVN. Szkoda tylko, że kosztem uczestników. Jeśli się zmieniły kolory, to dlatego, że jest już tak ciemno. Nagrywam to o godzinie 14:44 i ja muszę zapalać światło, to jest... To jest żart, moi drodzy. Ale dobra, wracajmy do Top Model. Jak co sezon uczestnicy wypełniają ankiety, w której pada moje ulubione pytanie, czyli czego się najbardziej boisz? To znaczy, to jest moje drugie ulubione pytanie zaraz po tym, jak proszą cię, żebyś opowiedział swoją najgorszą historię w życiu. Żeby na pewno jej nie wyciągali w przyszłości. Jak się możemy domyślać, to w tej edycji raczej nie padały robaki, węże... Czego jeszcze się tam można bać? Za to padł lęk przed wysokością oraz strach przed wodą. Uczestnik może zemdleć podczas zadania? Wciśnijmy go na rusztowanie i zobaczmy, co się stanie. Masz dwa wyjścia i albo skoczysz i nie masz żadnej barierki i to cię tak przyciąga, albo zostaniesz, cię sparaliżuje do kości. Ja Uczestnik ma traumę i boi się wody? Zróbmy film pod wodą i zobaczmy, czy wytrzyma. To jest chyba mój największy lęk. Because I'm claustrophobic, so I feel like I'm gonna drown if I like... Wchodząc do basenu, już wiedziałam, że będzie kiepsko, bo nie potrafiłam dobrze wziąć wdechu przez tą maskę. Przerzuć się na brzuch i płyń do... Złapcie go. Czajcie, produkcja dostaje na kartce wypisane rzeczy, które mogą doprowadzić do jakichś niebezpiecznych sytuacji albo ataków paniki, po czym robią to. Przyszedł do nas kaskader i powiedział tak.
jeśli ktoś ma problemy z sercem, nie może wziąć udziału tak. w tej sesji i Adam powiedział, że on ma problemy z sercem, a reżyser do niego podszedł. Proszę Adę. Tak. No trudno tutaj nie stwierdzić, że to jest po prostu dla oglądalności. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłych edycjach były na przykład takie sytuacje, że uczestnik mógł albo wybrać sesję nago, albo z robakami. Pierwsza sesja, sesja nago. Druga sesja, pozornie łatwiejsza, z partnerem. Z partnerem tak. jesteśmy ubrani, bez partnera jesteśmy rozebrani. Ale partnera nie znacie. No i wtedy rzeczywiście ktoś miał wybór przed tym, czego się bardziej boi. A w tym momencie to uczestnicy nie mają takiego wyboru. Przy takich zadaniach po prostu łatwiej się pozbyć uczestników, których i tak chce się pozbyć. No bo nawet jak się starali przez wszystkie odcinki, to i tak na tym zadaniu wypadli najsłabiej. Ja tam nie wlezę. Ja tam nie wlezę. Pozostając w temacie zadań, to wydaje mi się, że niektóre sesje nie powinny być brane jako te panelowe. Dobrym przykładem jest tutaj sesja rodzinna, która według mnie powinna być na początku jako takie rozluźnienie, możliwość spotkania się z bliskimi po paru miesiącach rozłąki i jako taka pamiątka rodzinna. Zwłaszcza jeśli rodzina to amatorzy, a nie modele. W tym samym odcinku pierwszym zadaniem była sesja ze starymi uczestnikami programu Top Model. To była piękna i długa reklama apartu. I według mnie to właśnie ta sesja powinna być brana na panel. Mogli tam się wykazać zarówno w pozowaniu, jak i w pokazywaniu biżuterii. No i pracowali już z ludźmi, którzy mają doświadczenie. I można powiedzieć, kim ja jestem, żeby decydować, które zadanie powinno być panelowe, albo że dobry model to w każdym zadaniu poradzi sobie świetnie. I pewnie jest w tym trochę racji, ale ja to po prostu oceniam subiektywnie i po prostu uważam, że pewne sesje bardziej się nadawały na panel niż te drugie. W poprzedniej edycji pierwszy raz pojawił się złoty bilet i oczywiście budził on kontrowersje, czy Claudia El Dursi powinna go dostać, czy też nie. No i w tej edycji, jak dostała go Weronika, to takie kontrowersje również się pojawiły. Moje zdanie już znacie, ja raczej uważam, że ktoś inny powinien go dostać, ale to nie jest istotne. Niemniej, o ile w tamtej edycji tak tego nie odczułam, tak w tej, to naprawdę współczuję osobie ze złotym biletem. Niby to jest super, bo od razu trafiasz do finałowej czternastki, ale z drugiej strony, to jaki niesie to za sobą ciężar, to jest jakaś masakra. Wypominanie mi, że złoty bilet to jest pomyłka. Jest to wyróżnienie, ja się bardzo cieszę, że go mam. No ale teraz jest takim w sumie obciążeniem, bo każdy mi to wypomina. I oczekuję od ciebie więcej niż od pozostałych modeli, tylko dlatego, że sami ci przyznali taki bilet. Jak dla mnie Weronika miała zarówno lepsze, jak i słabsze zdjęcia, ale na pewno na tym backstage'u raczej widziałam, że bardzo się stara i daje od siebie bardzo dużo propozycji. Jedyne co mogę jej zarzucić, jako oczywiście laik, to to, że często ta mina była taka niezadowolona, taka skwaszona. Brakowało mi tutaj tej różnorodności. Co jest śmieszne, a w sumie przykre, to to, że nawet jak dostała pochwałę od Michała Pieruga i fotografa... Metamorfoza w głowie tak naprawdę do ostatniej sesji. A dzisiaj pełna energii młoda dziewczyna, która jednak może być modelką. To potem na panelu i tak dostała zjebkę od jurorów. Chciałbym, żebyś ty zrobiła taki skok, żeby nam wszystkim szczeny opadły, wiesz? A ty idziesz i nawet nie wiesz, że źle idziesz. Ty nie masz tej walki w sobie. Michał na przykład mnie strasznie pochwalił, że zaszła w mojej głowie pewna metamorfoza i że jest ze mnie dumny, że w końcu się otworzyłam, a tutaj przychodzę i znowu słyszę co innego i... I to musi strasznie siadać na psychikę, kiedy starasz się, dajesz z siebie wszystko, a potem słyszysz, że w sumie żałują, że dali ci ten złoty bilet. Dostałam od kogoś z was pytanie, dlaczego Weronikę pokazują w tak złym świetle, jakby jej nie zależało. Wydaje mi się, że to jest wszystko po to, aby pokazać tę całą metamorfozę, żeby w końcu Joanna Krupa powiedziała jej, że ale ten top model cię zmienił. Jak dla mnie ten złoty bilet zamiast ją motywować, to po prostu ją przytłoczył. Być może psychicznie nie była jeszcze gotowa na ten program i lepiej by było, gdyby poczekała na przykład 2 lata. I to nie jest żaden pocisk w jej stronę, bo czasami potrzeba czasu, żeby lepiej pracować i żeby przepracować pewne rzeczy w głowie i wiedzieć, do czego tak naprawdę chce się dążyć. Za chwilę przejdziemy do dram, do romansów, do faworyzowania uczestników, ale póki jesteśmy jeszcze przy zadaniach, to chciałabym powiedzieć, kto moim zdaniem był takim największym zaskoczeniem całego programu. I mam tutaj na myśli dwie osoby. Pierwszą z nich jest Mikołaj Śmieszek i przyznam, że kiedy on się pojawił na castingu, to nie do końca byłam do niego przekonana, a kiedy pojawiły się zadania, to po prostu rozłożył mnie na łopatki. Wisiał na wysokości, wskoczył sobie do wody i po prostu czekał na Maję. Schodziłem pod wodę tam z nurkiem, siedziałem, czekałem na Maję, no ale Maja no, bała się po prostu zejść. Zadanie z szarfami to w ogóle na luzie. Przedostatnia sesja na statku to też w ogóle wygiął się i mógł wypaść, ale co tam. Także jeśli chodzi o jego zaangażowanie i podejście do zadań, to jak dla mnie wow.
Jedyna taka rada, to mam nadzieję, że będzie się normalnie ubierał na castingi. Ty z meczu koszykówki wróciłeś do nas? Mam rzeczy do przebiórki, jak coś. Przyszedł, wygląda jak pajac. Moim drugim zaskoczeniem była Karolina Płocka, która przychodząc do programu wywołała już emocje i wiele osób mówiło, że kłamie. I nie wiem jak wy, ale ja patrzyłam na nią z takim lekkim dystansem, bo spodziewałam się, że będą jakieś dramy. A tak naprawdę było całkiem spoko i bardzo profesjonalnie też podchodziła do zadań. Nie narzekała, miała coś zrobić, to robiła. Po prostu dawała z siebie wszystko i ode mnie wielki szacun. Pierwszą część tutaj zakończę i zamieniam się, moja specjalna różdżka przemieni mnie teraz w mnie za 2 dni. Puf. Okej, wróciliśmy. Dzięki temu znowu mamy słońce i nie wysiada mi tak gardło. No i zależało mi na tym, żeby cały materiał był w jednym odcinku, także witamy po przerwie. Czy ja tutaj coś muszę mówić? I tak wszyscy wiemy, że chodzi o Patrycję. Produkcja stwierdziła, że nakręcanie romansu wokół jej osoby będzie świetnym pomysłem. I oczywiście dziewczyna jest prześliczna i pewnie wielu facetom się podoba, ale budowanie miłosnych historii praktycznie z każdym kolesiem na planie przyprawiało mnie momentami o mdłości. Like I said, I think Patricia is the most beautiful one in the house and she shot with Hoover. I was like, damn, like. Hey. Dobrze, chodź. No i oczywiście to nie jest jej wina, no bo ona sobie tego nie wymyśliła. I też nie chodzi mi tutaj o krytykę Dominika, który pewnie na setkach mówił dużo różnych rzeczy, ale oni wybrali przede wszystkim te o Patrycji. Bo wiecie, to nie wygląda tak, że Dominik sobie przychodzi i mówi: ty, ale mieliśmy dzisiaj zajebiste zadanie, pracowałem z jakąś tam Kasią, co wygrała top model, ale ona nie ma żadnego podjazdu do Patrycji. Odpalaj kamerę i ja ci wszystko opowiem. No nie. On po prostu siada, jest pytany na przykład jak się czuł, bla 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 bla. No i pomiędzy tymi pytaniami pada na przykład: a czy nie wolałbyś zrobić tego zadania z Patrycją? No i wtedy Dominik odpowiada pełnym zdaniem, no bo tak trzeba odpowiadać na setkach. Z Kasią nam się super pracowało, ale z Patrycją również byłoby na pewno fajnie. No i tutaj cała magia montażu, a my w efekcie dostajemy tylko wzmiankę o Patrycji. W ogóle tak sobie myślę, że gdyby Top Model było serialem, to Patrycja dostałaby wszystkie wątki miłosne. Pewnie nawet te z jurorami. Jak dramcia, to i dramy. A dram w Top Model wcale nie było dużo, bo Gracja dość szybko odpadła. Mimo że na castingach wiele osób spodziewało się dram od strony Karoliny Płockiej, tak ta trzymała język za zębami, a najbardziej nielubianą osobą na początku stała się Gracja. Widzowie odczuwali od niej pychę i brak pokory, kiedy ta pomimo średniego zdjęcia zadzierała nosa i poprawiała makijażystów. Nie domalowałaś brzmi przypadkiem, Miśka? Nie, zrobiłam tak. Domalowałaś sobie brew, nie ściemnie mi. Uczestnicy też raczej jej nie polubili, więc produkcja stwierdziła, że to wykorzysta i zrobi z niej nawiedzoną. Dosłownie. W naszym domu straszy, a dokładnie straszy Gracja. Śpię sobie w najlepsze i nagle słyszę jakiś taki dźwięk. To jest przerażające, no? Nie wiem ile w tym zasługi reżysera, a ile modeli, ale mimo że ja sama za nią nie przepadałam, tak uważam za słabe robić z niej dodatkowo wariatkę. Ona i tak była znienawidzona przez tyle ludzi, że ja nie wiem po co jej jeszcze dokładać. A kiedy pożegnaliśmy się z Gracją, to najbardziej zaczęła obrywać Maja, która prawie non-stop narzekała. I mnie jako widza również to denerwowało, bo jednak idzie się do tego programu wiedząc, że będą różne sesje, też takie, które nam się nie spodobają. I myślę, że może nie byłoby na nią aż takiego hejtu, gdyby nie miała tej pasywnej postawy praktycznie za każdym razem. No i co innego, kiedy robi się zdjęcie samemu, a co innego, kiedy pracuje się w grupie i przez swoje zachowanie i nastawienie tak naprawdę psuje się całą atmosferę, a jednocześnie pracę pozostałych modeli. Jesteś jedyna, która się boi tego tematu, czy jest was więcej? Ja. Ty. Kurczę, Majka, czemu nie powiedziałaś wcześniej? Straciłyśmy cały czas. Nie ma co ukrywać, że ma bardzo trudny charakter, ale też było widać, że na Fashion Weeku zaszła w niej ogromna poprawa. Domyślam się, że mogły na to wpłynąć komentarze widzów, bo uczestnicy wracają na miesiąc do domu przed Fashion Weekiem i wtedy już są emitowane odcinki. Możliwe, że oglądając odcinki i czytając te wszystkie komentarze stwierdziła, że no nie wygląda to zbyt dobrze i może jednak rzeczywiście trochę przesadza. Jakby nie było, czasami taki kopniak w dupę też się przydaje, aby potem lepiej pracować. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś skrajnościach i wyzwiskach. Z dram, które nie wychodziły od uczestników, były różne niesmaczne uwagi, które co ciekawe głównie padały z ust kobiet. Na przykład Joasi Krupy albo Patrycji Markowskiej. Jak się z tym rozmawia, to wiesz, adoptowałabym cię bardziej niż p***ła, powiedzmy sobie szczerze.
Te komentarze w zamyśle były żartami, częścią show, jak zresztą argumentowała to sama Markowska. Ja myślę sobie, że będąc w programie rozrywkowym, wiesz, my tam spędziliśmy 2 dni na planie. To jest jakaś pikantny mój żart, który oczywiście pewnie został gdzieś tam wyłapany, bo takich się szuka. Po prostu to był żart. Swoją drogą, to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy treści w Top Model uznano za szkodliwe. Nie wiem, czy wiecie albo pamiętacie, ale 9 lat temu w drugim sezonie Top Model była głośna afera na temat niesmacznych żartów jurorów oraz zachowania Dawida Wolińskiego, który macał biust jednej z uczestniczek. Teraz przyznawaj się do cycków, szybko. Robiłaś czy nie? Nie. To nie, dotknij, sama zobacz, tak urodzę. Naprawdę mogę? Oczywiście. No, no idź się pobaw z balonami. To jest czysto dydaktyczne zajęcie. No. Top Model zostało okrzyknięte szowinistycznym i seksistowskim i wiele skarg wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatecznie po wszystkich bojach sądowych TVN-owi udało się uniknąć kary 150 tysięcy złotych. Oglądając Top Model, niektórzy mogli odnieść wrażenie, że dany uczestnik albo uczestniczka byli faworyzowani. Powiem tak, nie da się dogodzić każdemu i pewne decyzje zawsze będą dla kogoś niesprawiedliwe. W zeszłej edycji dla wielu pupilkiem Krupy był Denis, w tej edycji uważa się tak o Erneście, który pomimo tej samej miny przechodzi dalej. Czy to oznacza, że on się nie stara? Nie. Angażuje się do zadań, nawet pomimo traumy, a to, że od kogoś słyszy, dobra, ty stań i się nie ruszaj, a potem wygrywa zadanie, to nie jest jego wina. On zaczął słysząc same pochwały, a potem dostawał coraz więcej zjebek. I on był ich świadomy, przez co czuł jeszcze większą presję i przy okazji zaczął tracić pewność siebie. I oczywiście nieraz palnął jakąś głupotę, chociaż egipskie stopy zawsze w moim sercu. Ale też nie robiłabym z niego jakiegoś czarnego charakteru. Z innych osób, które są według widzów faworyzowane, jest m.in. Maja. Oczywiście tyczy się to przede wszystkim Michała Pieruga, który ją broni. Są tu osoby, które są faworyzowane i one wchodzą do busa po zadaniu i mówią: e, mam to w dupie, to jest k***a Maja. Wszyscy jesteście ludźmi i każdy z was tak samo boi się odpaść. Bardzo dużo ludzi, między innymi takich jak Majka, która tylko i wyłącznie teoretycznie opowiada, że jej nie zależy, jest przekonana od momentu castingu, że ją wyrzucą. Dopóki nie przewrócił Patrycji, to wszyscy obstawiali, że trzyma to miejsce właśnie dla Mai. I tak naprawdę mam wrażenie, że ta faworyzacja jest odczuwana nie tyle przez zdjęcia, które czasami są naprawdę świetne, a głównie przez jej zachowanie. W kwestii faworyzacji mogę też wspomnieć o Weronice, bo tutaj pojawiły się dwa obozy. Tych, którzy uważali, że była faworyzowana przez złoty bilet i tych, którzy uważali, że ciągle obrywała. Moje zdanie już znacie, ale też sam fakt tego, że dostajesz złoty bilet, z automatu stawia cię trochę wyżej od reszty. Dlatego też automatycznie dostaje się łatkę jakiegoś faworyta. Tyle, że uczestnicy sobie nie wybierają, kto z nich weźmie złoty bilet. Co do zdjęć, jak dla mnie miała zarówno lepsze, jak i słabsze, przykładowo na statku poradziła sobie najsłabiej i powinna odpaść. Przynajmniej moim zdaniem. Z drugiej strony, ja sama niejednokrotnie nie zgadzałam się z werdyktem jurorów i moja tabela najsłabszych i najlepszych zdjęć wyglądała zupełnie inaczej. Czy to zatem znaczy, że jak ktoś mi się nie spodobał i przeszedł dalej, to jest faworyzowany? No niekoniecznie. Mimo, że początkowo na Fashion Week miała jechać 6 uczestników, to połowa z nich, czyli Ernest, Patrycja oraz Dominik, ze względu na pozytywny wynik testu na COVID zostali wykluczeni z tego wyjazdu. Niektórzy się dziwili, że dlaczego w takim razie reszta uczestników pojechała, skoro powinni być na kwarantannie. I tutaj się powtórzę i tylko sprostuję, że uczestnicy na miesiąc przed Fashion Weekiem wracają do domu, więc nie przebywają w swoim towarzystwie. W każdym razie na ich miejsce wskoczył Mariusz oraz Karolina Kuczyńska, która nie odpadła w ostatnim odcinku, a 2 odcinki wcześniej. Ze względu na chorobę Patrycji, która nie może z nami polecieć na Fashion Week, podjęliśmy decyzję z jurorami, że to ty z nami polecisz. W głowach wielu osób, w tym też mojej, pojawiła się myśl, dlaczego nie przewrócili Karoliny Płockiej zgodnie z kolejnością odpadania. Oczywiście łatwo to wytłumaczyć brakiem warunków, bo dziewczyna jest trochę niższa, ale w takim razie dlaczego ją wzięli do programu, skoro było tyle innych wysokich dziewczyn? Uważam, że to nie jest fair w stosunku do Karoliny Płockiej. Ale to nie jest nasza decyzja, więc my możemy teraz co najwyżej sobie ponarzekać. Ostatecznie wykluczona trójka dostała szansę, aby znowu zawalczyć o finał. Patty, Ernest i Dominik nakręcili filmik oraz mieli sesję. W mojej opinii najlepsze zdjęcie miał Ernest, a najlepsze wideo Dominik. Jakoś Patrycja mnie do siebie nie przekonała. Chociaż wygląda super, trochę jak taka młoda Britney. Jeśli chodzi o pozostałą piątkę, która była w Grecji, to oceniając zdjęcia, moim zdaniem najlepsze miała Weronika. Dostała świetne kreacje i na obu zdjęciach wyszła pięknie. Jeśli chodzi o panów, to mam w sumie pół na pół. Mikołaj miał lepsze zdjęcie z klatą, a Mariusz w koszuli. Co do Karoliny i Mai, to uważam, że zostały nieco skrzywdzone. Tyszka nawet przyznał, że dał Karolinie trudniejszą sukienkę. Ta sukienka była bardzo trudna. Była kompletnie aseksualna.
ale specjalnie chciałem cię ubrać w coś. Wiedziałam. Co nie będzie takie fru-fru. W której swoją drogą wyglądała jak worek ziemniaków. Zaś stylizacja i makijaż Mai przypomina mi 2005 rok i mandarynę śpiewającą Every Night. Ale te drugie zdjęcia dziewczyn są naprawdę spoko. Jak dla mnie produkcja już wcześniej wybrała sobie kandydatów do finału, więc bez względu na zdjęcia i tak przeszłyby te osoby, które miały przejść. Dlatego też po dłuższym zastanowieniu się nie dziwi mnie aż tak, że Mariusz nie przeszedł do finału. Skoro nie chcieli go początkowo na Fashion Weeku, to dziwne gdyby nagle stwierdzili, że przejdzie do finałowej czwórki. Potraktowali go trochę jak takie zastępstwo za Dominika, bo Ernesta według mnie i tak zamierzali się pozbyć. Co oczywiście nie znaczy, że im się ten finał nie należy. Nie ukrywajmy, że ta edycja jest zupełnie inna przez pandemię, już od momentu internetowego castingu do finału, który też był wielkim rollercoasterem. Jeśli chodzi o plusy, to wydaje mi się, że w tej edycji była naprawdę fajna atmosfera pomiędzy uczestnikami i spora w tym zasługa Dominika. I have a surprise for everyone. Pizza. Homemade from the dough, the sauce. Let's freaking kill it. Let's all do our best and just have fun. Yeah. All right? We know there's gonna be one winner, but hey, we're all in it together. Let's be happy. Let's root each other on. Let's help each other. Let's do it. Mimo drobnych sprzeczek i dram, tak naprawdę uczestnicy się wspierali i nie podkładali sobie świń. Wydaje mi się, że to też wynika z większej świadomości tego, co daje ten program. Z dnia na dzień ci ludzie stali się osobami publicznymi, a ich media społecznościowe skoczyły nawet do 150 tysięcy obserwujących. A z tego mogą być już niemałe pieniądze. Na przestrzeni lat program bardzo się zmienił i dał większe perspektywy, nawet jeśli ktoś odpadł dość wcześnie. Dlatego też udział w Top Model to dla uczestników nie tylko swego rodzaju wizytówka, ale też ogromna szansa na karierę. I niekoniecznie w modelingu. Kiedy piątą edycję wygrał Radek Pestka, wiele osób się oburzyło, że nie zamierza zostać modelem, tylko blogerem modowym, mimo że to również było powiązane z modą. Myślę, że te oczekiwania, aby iść w modeling, wynikają głównie z samego faktu wygrania programu. Ale teraz nikogo nie szokuje, kiedy uczestnicy rozwijają się na innych platformach, TikToku, YouTubie czy Instagramie. Często swoją pracę i tak łączą z modelingiem, chociaż oczywiście nie zawsze, ale jak dla mnie trzeba uszanować czyjś wybór. Wiecie, pójście do programu to nie jest podpisanie cyrografu, który nakazuje ci do końca życia wiązać swoją przyszłość z modelingiem. Wiele osób idzie tam, aby się po prostu sprawdzić, aby dostać jakiś feedback, czy się do tego nadają. O ile sam program poszedł mocno w kreowanie nie tyle modeli, co influencerów pracujących w modelingu, tak trzeba przyznać, że jest on ogromną furtką na nowe doświadczenia, znajomości i świetne prace. Na koniec zostawiam spekulacje odnośnie zwycięzcy albo zwyciężczyni programu Top Model. Im większe ktoś budzi zainteresowanie w tym pozytywnym świetle, tym większe szanse ma na wygraną. Idąc tym tokiem rozumowania, jeśli finał byłby ustawiony zgodnie z zasięgami uczestników, to w finałowej trójce znaleźliby się Patrycja, Dominik oraz Mikołaj. Wydaje mi się, że dobrym ruchem PR-owym byłoby zwycięstwo Dominika, bo program pokazałby wsparcie dla obcokrajowców, a sam Dominik i tak już zyskał ogromną sympatię widzów. Patrząc pod względem obserwujących na Instagramie, to największe szanse na wygraną ma Patrycja. Jeśli chodzi o Weronikę, to wydaje mi się, że jej zwycięstwo byłoby dla stacji niepotrzebne. Doszła już do finału, więc spełni się scenariusz, o którym wcześniej wspomniałam, czyli historia szarej myszki, która przeszła ogromną metamorfozę. Wygrana złotego biletu mogłaby też wzbudzić kontrowersje wśród osób, które uważają, że była faworyzowana od początku i wygrała program nawet nie jadąc na bootcamp. Ogólnie uważam, że cała czwórka ma dość równe szanse, co oczywiście nie zmienia faktu, że wygrana niektórych osób jest dla stacji po prostu bardziej opłacalna. No i to tyle, dajcie znać, kto jest waszym faworytem, co w ogóle myślicie o tej całej edycji. Jak zwykle dziękuję moim wspierającym za wsparcie kanału, zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a, linki macie w opisie. Bez odbioru.